Witajcie, witajcie. Dzisiaj może powtórzę z borowikami purpurowymi z racji tego, że nie jest ich dużo tych stanowisk i tych grzybów samych też dużo nie ma. Tutaj macie kilka właśnie borowików purpurowych. Grzybki niejadalne, ale z tego co widzę to zbierane przez ludzi. Nawet miałem przyjemność porozmawiać z jednym tutaj miejscowym, który mi powiedział, że pierwszą wodę trzeba odlać. Akurat tu macie najpiękniejsze owocniki, bo są małe, nie są duże i fajnie widać kolorki i trzon. Nie wszystkie są idealne, ale ten jest chyba najładniejszy z tych borowików. Zaraz wam go jeszcze pokażę z bliższa. Tu jest jeden i tam nie wiem, czy widać. Troszkę dalej jest jeszcze jeden taki z tych mniejszych owocników, bo też są jeszcze takie kabany wielkie. Zaraz wam też to pokażę. Tu macie te borowiki. Ten kapelusz może się wydawać, że jest prawie biały, ale on ma taki lekki odcień różu. Jak zobaczycie, nie na wszystkich to owocnikach dobrze widać. Na starszych trochę lepiej, na młodszych te kapelusze są dość jasne. Ale jak to w przypadku borowików, każdy z borowików będzie inaczej troszkę wyglądał. Miał troszkę inne odcienie, inne barwy. Postaramy się tutaj zbliżyć i pokazać wam, jak wygląda kapelusz, jak wygląda trzon, jak wygląda siatka na tym trzonie. Zobaczcie, w wygryzionych miejscach owocnik przebarwia się na żółto. Tu też widzicie piękne kolorki na trzonie. Ale akurat ten jest troszkę bardziej może trzon zjedzony. Jeszcze przejdę i pokażę wam ten kolejny owocnik, który jest tam. Najlepsze jest w tym borowiku, że od góry to nawet nie przypominał żadnego purpurowego, bo nie widać nic. Dopiero jeżeli zajrzymy pod spód, to zauważymy, jak wygląda trzon. A tutaj korzystając z tego, że Waldek przyjechał udokumentować, mamy cięcie. I zobaczcie, jak ten borowik purpurowy się przebarwia. W górnej części, czyli w kapeluszu, właśnie blednie, taki niebieskawy kolor, a trzon zobaczcie, że zostaje żółty. U tego borowika właśnie purpurowego, co jest takie dość charakterystyczne dla niego. No to fajnie, że się udało to zrobić. Będzie taki film całościowy z przekrojem. I ten kapelusz, jak widzicie, ma taki lekko różowy odcień. No to będzie tyle o z tym przekrojem. To już zobaczycie sobie na kolejnym moim filmie, co było wcześniejsze. Tam to było pokazywane tak samo. Tutaj macie taki większy owocnik. Spójrzcie, jaka moja dłoń. On tutaj już jest zjedzony przez ślimaki, ale widać też jego trzon i widać, jak wyglądają rurki od spodu. I może zobaczcie, może będzie widać teraz ten kolor. Taki róż, widzicie? Lekko przebijający się róż przez taki szarawy kolor kapelusza może. I bardziej różowy jest właśnie na krawędziach. No i w tych wygryzionych miejscach, widzicie, jest żółty. Owocnik dość duży. Ładny. My go tutaj zasypiemy. My go tu zasypiemy, żeby on dożył spokojnej starości i mi się ładnie rozsiewał. Bo to już jest któryś rok z kolei, gdzie ja te purpurowe borowiki tutaj trafiłem. I tu macie jeszcze dwa takie dosyć spore owocniki. Ładnie sobie rosną, spójrzcie. Też oczywiście zostaną przysypane. I miejmy nadzieję, że już swoją robotę zrobiły i trochę tych zarodników zrzuciły. A jeszcze podejdę do jednego ciekawego miejsca, którego znalazłem, jest Krzysztof, kolega. Tutaj spójrzcie, jest jeden borowik. Będzie widać usiatkowany, bo to jest las bukowy, w którym jesteśmy. Po owocach poznacie, ale co najlepsze, zobaczcie troszkę dalej, co jest obok, czyli borowik purpurowy. Jak sami widzicie, tych owocników tutaj z borowikami jest troszkę. Wszystkie bardzo ładne,
nie najgorsze, no powiedzmy nie najgorsze. Było kilka takich naprawdę rarytasików ładnych, ale jak na ten, jak na tego grzybka, to nie jest źle. Bo widzę, że jest lubiany przez ślimaki, zawsze pogryzione, ale nie tylko przez ślimaki, bo te dziury powygryzane takie konkretnie, to przeważnie żuki to robią całą robotę i są takie głębokie dziury. A które żuki? Nie wiem. Ale lubią te żuki. Także fajny grzybowy lasek. To by było na tyle. Do usłyszenia. Cześć, pa.